Brom Cupboard. Miejsce, które jest zablokowane. Teraz tutaj pojawią wam się screeny, jak prawdopodobnie ten level mógł wyglądać. Były różne teorie spiskowe, nie teorie, żeby odblokować te drzwi. Inni, na przykład mój dobry ziomek z YouTube'a Sebulba, którego pozdrawiam, bo myślę, że chyba będzie oglądał ten let's play, mówił mi bodajże coś takiego, że on powtarzał chyba wszystkie challenge broomstick na najlepszy wynik, przez co niby rzekomo odblokował tamto miejsce. Co oczywiście napisał mi to 1 kwietnia, więc trochę mogłem się to domyśleć, aczkolwiek... Siemanko wszystkim, z tej strony Michał i orety kotlety, jak ja w tej gierce dawno nie byłem. Witam was w 9 odcinku Zagrałem w Harry Potter i Kamień Filozoficzny na PlayStation 1. Ostatni raz w październiku się widzieliśmy z tą gierką. Jak widzicie, mamy teraz dwie opcje, Play Game oraz Play Quidditch. W każdej chwili możemy sobie teraz rozgrywać jakikolwiek chcemy mecz z Quidditcha, jak i możemy kontynuować gierkę. Co do meczy Quidditcha, to pod koniec tej serii powstanie bonusowy odcinek, gdzie wam pokażę, jakby to powiedzieć, pozostałe inne mecze, ponieważ nie tylko musimy toczyć jakby mecze z Ravenclawem, Hufflepuff czy tam Slytherin. W zasadzie to tylko z tymi trzema domami, ale wiecie, w różnych scenariach, ponieważ tak, są różne scenarie. Siema chłopaki, dawno was nie widziałem. Oh my, you're not going to cast a curse on me, are you? Oh, it's normally so nice and deathly quiet here, but all manner of strange things are afoot. I can show you a place to hide if you tell me the password. Off you go then, and be very careful. Nic szczególnego nie powiedziałeś, ziomeczku, więc zobaczmy, co oni powiedzą. Potions class, Harry. Don't be late. Snape's a royal pain. He's always looking for an excuse to take house points away from Gryffindor. No, oni jedynie nam zlecili jakby zebranie zielonych fasolek, żeby po prostu odgadnąć hasło do portretu, więc nic nadzwyczajnego. Cali, Fred i George. Jesteśmy teraz właśnie sobie w dungeonie, albo po prostu w lochach, gdzie zwiedzamy sobie po prostu tytułowe lochy. I tutaj po lewej i prawej stronie, w zasadzie teraz jestem po prawej, ale na wprost mnie teraz, mamy lekcję Potion Class, a tutaj z kolei mamy Defense Against... Po prostu jest to lekcja obrony przed czarną magią. I tutaj się na chwilę zatrzymałem, dlatego że te drzwi, nie wiem czemu, ale kiedyś były dosłownie koszmarem za dzieciaka. Dlaczego? Dowiecie się za chwilę. Professor Quirrell placed these platforms to test his students, but I can't figure out how to get up them. I think I need to attend the Defense Against the Dark Arts class before I can stand on them. Kiedyś miałem po prostu traumę odnośnie zielonego koloru, takiego mega fest zielonego koloru, tego ciemnego w zasadzie. I nie wiem, czemu miałem jakieś dziwne schorzenie, że zaraz by coś wyskoczyło z tamtych drzwi, jakiś troll czy inny tego typu stwór. At last, Harry! I have an idea with a stolen object from Gringotts, maybe. But we'll have to attend Potions class first. Come on, Harry, we don't want to keep Snape waiting. Snape będzie na nas teraz czekał, więc... Lepiej, żeby zbyt długo nie czekał na nas. Swoją drogą, ta fioletowa powłoka jest całkiem spoko wokół tych drzwi. Takie fajne fioletowe neony. Whatever. Now pay attention, Potter. To mix a Wiganweld potion, first activate the cauldron. Then you have to press the three symbols indicated until the cauldron fills. If you manage to fill your cauldron, which I doubt, you'll be able to activate the cauldron to retrieve the potion. Your turn, Potter. No to teraz się wykażemy, panie profesorze Snape, albo panie psorze. Zaraz tutaj udowodnimy, że jesteśmy prograczami. Przypomina mi się teraz sekwencja z Let's Playa na Crowsey Batsu, gdzie po prostu grałem na klawiaturze i mi się popierdziły kontrolki, nie? Boże, jaki to był cringe, what the fuck. Ale jak widzicie, to jest dosyć proste zadanko. Już w zasadzie mamy challenge zaliczony, nic szczególnego. Good enough. Only a fool would expect better. Potter, I've never seen such pathetic work. Go fetch the jar of fireflies from the adjoining room.
Skoro uważasz, że mogliśmy to zrobić lepiej, to mógłbyś sam teraz się wykazać, Snape, i sam zrobić, powiedzmy sobie, miksturkę, a nie tylko czcze pierdolenie tutaj stosujesz. No, no to miło było was poznać, to by było na tyle, koniec serii, dziękuję za oglądanie. A tak na serio, to chyba wiemy wszyscy, jak to się skończy, po prostu ten oto ktoś postanowił nam uprzykrzyć życie i przez niego spadliśmy w zasadzie do więzienia. Bo serio, ten ekran ładowania przypomina więzienie, nie? A tak na serio, to jesteśmy w kanałach teraz. Dosłownie pod ziemią. W zasadzie jesteśmy pod błonią Hogwartu. Skąd ja to wiem? Ponieważ za chwilę wydarzy się dosyć ciekawa rzecz, kiedy przejdziemy przez te drzwi, które w sumie blokują nam trolle tutaj. Ta, i te motylki, które się cieszą, w ogóle tutaj też latają, co jest w ogóle zaskakujące. Więc naszym teraz zadaniem będzie po prostu rzucanie... Kurde, jak to się nazywało? W każdym razie będziemy musieli rzucać tym czymś, by te trolle spadły w zasadzie na sam dół i dały nam zieloną fasolkę. A tak ogólnie to poprzednim razem, w poprzednich odcinkach, to udało nam się jakby ukończyć błonię Hogwartu, zdobywając wszystkie niebieskie fasolki. Zdobyliśmy kartę kolekcjonerską z Albusem Dumbledorem oraz w zasadzie robiliśmy, jak to zwykle, challenge bezgłowego Nika, no i mieliśmy potyczkę z Malfoyem na miotle, ponieważ on skradł niezapominajkę tego Neville'a. Harry! It's me, Raymond! Can you see my kitten? I hear her down there meowing! Tak, i teraz stwierdziłem, że tę sekwencję wam przyspieszę, dlatego że tutaj mamy challenge taki, że musimy po prostu niszczyć te wszystkie skrzynki w poszukiwaniu jakby kota. Swoją drogą, tutaj też z tych skrzynek będą wylatywały fasolki oraz szczury, które będą chciały nas zaatakować. Ale te szczury również mają w sobie zielone fasolki, więc warto również je atakować, bo czemu by nie? I myślę, że to był dobry pomysł, żeby przyspieszyć wam tę sekwencję, dlatego że uwierzcie mi, całość trwała około 3 minut. A tak to przynajmniej czas sobie troszeczkę zaoszczędziliśmy. Nie żeby coś. Thanks, Harry. Here's a famous witches and wizards card for you. No, i w nagrodę dostaliśmy kartę kolekcjonerską, ale to raczej wszyscy się spodziewali, że coś takiego otrzymamy. Chyba nikt nie jest na tyle tępy, żeby myśleć, że po prostu dostaniemy sobie ten... nie wiem, nic. Bo przecież uratowaliśmy tego kotka całego, Raymonda. Swoją drogą, jakim trzeba być głąbem, żeby tego kota zrzucić na sam dół? W sensie, dobra, on niekoniecznie musiał go zrzucić, ale kurde, nie pilnował kota, który jest na tyle mały, że się tam łatwo przedostał. W ogóle zastanawiam się, dlaczego ja tak stoję długo. Chociaż tak, robimy już jakby let's play w postprodukcji, ponieważ podjąłem decyzję taką, że warto tę gierkę skończyć raz a porządnie, a zbyt długo jakby zwlekałem z tą serią. Edgar Strunga. Nawet nie zrozumiałem, co tutaj było powiedziane, szczerze, bo ja mam tak przyciszonego Vegasa, żeby, wiecie, gra nie zagłuszała mnie, bo komentuję jakby gameplay z Vegasa, który sobie zmontowałem. Ta sekwencja jest bardzo ciekawa, bo kurde, przyznam szczerze, że za tymi drzwiami, gdzie są te zetki, wydarzy się dosyć interesująca rzecz, aczkolwiek nie będę wam jeszcze o niej wspominał, ponieważ no uważam, że nie ma co spoilerować. Ci, co nie grali, to przynajmniej będą mieli malutki smaczek. Kto ta tam może spać, czy może sam, nie wiem, ten, którego imienia nie można wypominać, wymawiać, whatever. Nie wiem, kto tam może sobie spać. Ja tam nie chcę, że tak powiem, tutaj wprowadzać nikogo w błąd ani nic. Po prostu nic nie wiem na temat tej gry. Jestem zielony. Mimo, że w tę gierkę grałem za dzieciaka. Ale wiecie, warto sprawiać wrażenie, że się o niczym nie wiem. Te w ogóle drzwi tam na górze mnie zawsze rajcowały, nie wiem dlaczego, bo to były takie wyjątkowe inne drzwi w innym kształcie, ponieważ tam ten łeb całego trolla, nie? No i teraz leci sobie muzyczka z challenge bezgłowego Nika w tej wersji. I musimy po prostu, jedyne na co uważać, to żeby nie wpaść do tej toksycznej wody, do tej mazi.
I muzyka, kurde, taka jakbyśmy, kurde, już nie wiem, do nieba trafili czy coś. Znaczy, może źle to ująłem, to nie jest może muzyka bezgłowego Nika, ale ona też się przecież pojawia w tych challenge'ach, gdzie musimy jakby zaliczyć sprawdzian, by dostać się do nauczyciela, który nauczy nas danej lekcji, nie? Swoją drogą, lekcje u Snape'a to są jedyne lekcje, gdzie nie mamy właśnie tego całego sprawdzianu, który by był czasówką dla nas. To jest taka właśnie mini ciekawostka, ale myślę, że wy o tym wiedzieliście, no bo przecież nie wyedytowałbym chamsko wam tego z całego sprawdzianu. A tak na serio, to naprawdę kiedyś ta sekwencja była dla mnie zmorą, dlatego że jak byłem mały i jak doszedłem tutaj w tej gierce, to pamiętam, że przypadkowo kiedyś właśnie tą klatkę, nad którą był klucz, zrzuciłem i to z takim hukiem, że on się obudził i mnie dosłownie rozdeptał, nie? No może nie rozdeptał, ale przywalił mi tak mocno z maczugi, że Harry Potter po prostu padł. No i teraz celowo właśnie będę robił coś takiego, żeby pokazać wam, co się stanie, kiedy będziemy za bardzo hałasować. Ale myślę, że się chyba wszyscy domyślili, że w momencie, kiedy będziemy za bardzo hałasować, to on się obudzi. Kiedyś pamiętam, jak obserwowałem, jak mój tata grał w tę gierkę, nie? To też miałem w ogóle... Ja wtedy miałem 5 albo 6 lat i ja miałem tak portki pełne, jak ja widziałem, jak mój tata gra w tę gierkę, że dosłownie nawet nie wyobrażacie sobie, jakie emocje mną wtedy targały. Serio. Bo to było coś takiego, że kurczę, ja dosłownie się faktycznie bałem, a mój tata tak, nie no, po co? Najlepiej sobie po prostu na pałę trochę pograć. I teraz się pewnie zastanawiacie, Michał, ale dlaczego nie było animacji odblokowania drzwi? Przecież platforma poleciała do góry, więc technicznie drzwi powinny się od razu odblokować. Otóż jak widzicie, nie. Żeby odblokować te drzwi u góry, to myślę, że to jest na tyle podstawowa czynność, że raczej każdy się domyślił. Musimy po prostu wsadzić klucz do kłódki i odblokować sobie te drzwi. Wiecie, to niby jest z reguły pierdoła, ale z drugiej strony uważam, że powinno być więcej takich challenge'y właśnie, że znajdujemy jakiś klucz i musimy odblokować dane drzwi. Aj, znowu ta muzyczka. Nie no, ja bardzo oczywiście lubię tę muzykę, bo ona jest na tyle, kurde, świetna, że zawędrowała do mojej biblioteki, jeżeli chodzi o muzyczki na telefon. Aczkolwiek powiem szczerze, że w wersji na PS1 jest jej zdecydowanie za dużo. Za dużo jest właśnie tej muzyki, nie? Gdzie są challenge bez głowego Nika, gdzie mamy te sprawdziany i tak dalej. Mogliby dać, powiedzmy, troszeczkę inny soundtrack. Wersja na PC miała trochę mniej tej muzyczki, z tego co pamiętam. Ogólnie, jeżeli mam oceniać tutaj lochy, to te lochy w wersji na PS1 zawsze były moimi ulubionymi, więc... Tutaj nie mam za bardzo do czego się przyczepić, nie mam co za bardzo krytykować. Mogę wam od razu z miejsca powiedzieć, że na pewno zdarzą się lokacje, które lepiej wyglądają w wersji na PC niż na PS1, ale to wiadomo, jest wszystko po ograniu wersji na PC-ta. Więc jestem ciekaw, jak wersja na PS2 mnie zaskoczy. Zaskoczy, nie zaskoczy, tylko zaskoczy. Fireflies. Dobra, mamy tutaj słoik z Fireflies dla Snape'a. Jedne drzwi się za nami zamknęły, a to są drzwi, które prowadzą do Potion Class, czyli po prostu do lekcji. I wasn't expecting you back so soon. Give me those fireflies. Now leave me in peace, Potter. Your defense against the dark arts class with Professor Quirrell is about to start and you're already late.
No to teraz lecimy do Defense Against the Dark Arts Class. No jak widzicie, oczywiście standardowo zabawa kłódką, bo jak żeby inaczej, ja to po prostu muszę macać te kłódki. O, i to bicie w tle, ja pierdzielę. To mi się bardzo kojarzy z mega nostalgicznym let's playem sprzed 8 lat u użytkownika albo u youtubera Crash Bandicoot Spyro 12, gdzie ja właśnie wtedy na nowo odkryłem tę grę. Bo wierzcie mi, po zagraniu w tej gierkę na PS1, kiedy miałem te 6 lat, to dosłownie o tej gierce zapomniałem, nie? Później dopiero sobie właśnie o niej przypomniałem w momencie, kiedy Crash Bandicoot Spyro 12 nagrał ją i mówię sobie, kurde, ale nostalgią w pysk dostałem. To musi być gra, którą kiedyś ogram na kanale swoim, jak kiedyś oczywiście założę kanał, bo 2012 rok to był oczywiście rok, gdzie niby przymierzałem się do YouTube'a, ale nigdy jakby oficjalnie go nie rozpocząłem w 2012. Mnie w ogóle do teraz dziwi, że w zasadzie jest bardzo mało let's play z Harry'ego Pottera na PS1. W sensie, okej, rozumiem, że Harry Potter i Kamień Filozoficzny i Komnata bardziej w Polsce zasłynęły z wersji PC-towej, ewentualnie z wersji na PS2, ale wersja na PS1 też jest niczego sobie. Mimo że jest uważana pośrednio za trochę krapa. No cóż, Argonauci może nie do końca się postarali, ale dla mnie to mimo co jest gra, która jest warta świeczki i jest naprawdę bardzo w porządku. Zresztą ja mam na tyle swój rozum, że ja nie muszę powielać powiedzmy czyjejś opinii. I tutaj wcale nie piję do Zagrajnika, nie, bo Zagrajnik moim zdaniem zrobił dosyć spoko materiał na temat Harry'ego Pottera i w większości się zgadzałem z jego opinią. Aczkolwiek mam mimo co dalej swoje zdanie, że ja troszeczkę inaczej na tę gierkę patrzę. Ja może zbyt bardzo patrzę przez pryzmat nostalgii. Fakt faktem, ta gierka ma swoje błędy, ma swoje wady, ale ja nie robię, wiecie, czegoś takiego, że od razu się, nie wiem, zniechęcę po danym filmiku. Mam po prostu swoje zdanie i już. Co do całego tego sprawdzianu, to przyznam, że nigdy nie sprawiał mi jakiegoś większego problemu. To mogę powiedzieć tak z ręką na sercu, że to jest akurat sekwencja taka, którą udało mi się... Nie, chyba tylko dwa razy nie udało mi się szczerze zaliczyć, że dwa razy mi czas dosłownie przeleciał i Quirrell chamski sposób odjął mi punkty dla Gryffindorów. W sumie to nawet nie w chamski, bo to wiadomo jest zasłużone, bo jednak spóźniłeś się, więc nie możesz mieć nagrody, nie ma taryfy ulgowej, nawet dla Pottera. Jestem w ogóle ciekaw, czy do Potion Class nie zrobili takiego właśnie sprawdzianu jak tutaj, dlatego że, nie wiem, nie mieli pomysłu, czy po prostu nie planowali czegoś takiego robić. Wiecie, może i był jakiś pomysł, może i faktycznie coś było w planach, tylko że z drugiej strony, no, tę gierkę wydali bodajże w 9 albo w 8 miesięcy. Więc tutaj nie bardzo mieli czas jakby na poprawienie błędów i innych tego typu rzeczy, więc tak naprawdę coś, co jest tutaj wadą, no niestety pozostaje. Patrzcie, ile czasu mi pozostało i zobaczycie, że jeszcze mi się uda to wygrać. Zobaczcie. Welcome, young Mr. Potter. To defense against the dark arts, you're just in time. Gather round, class. I'm Professor Quirrell, and this is your defense against the dark arts lesson. You may begin, Harry. Today we'll learn a most powerful spell, Vertimilius. Get ready! No i teraz oczywiście standardowo granie na symbolach. I standardowo każda postać będzie oczywiście gadać that was good, excellent i perfect. No nic tutaj chyba nadzwyczajnego. Concentration, please. It's going to get difficult. Szczerze powiedziawszy, jak teraz patrzę przez pryzmat ogrania wersji na PC-ta, to chyba wolę rysowanie tych symboli niż jakby bawienie się właśnie w taki, nie wiem, quick time event. Tak szczerze. Watch out for this one. Ta klasa w ogóle mi przypomina, jakbyśmy znowu byli w Potion Class. Dosłownie chyba profesor Quirrell nie ma jakby oryginalnego swojego urządzenia gabinetu, to musi, kurde, podpierdzielać od Snape'a. A potem się dziwi, że Snape go nie lubi. You may now enter the chamber one at a time to practice the Vertimilius spell.
Now, Harry, let's see how you defend yourself against the dark arts. First, cast your Vertimilius spell toward the darkness. Observe how the Vertimilius spell flares, forcing back the darkness, lighting the path across. Follow the path quickly, as your spell will only hold off the darkness for a brief time. Good luck, young wizard. No dobra, no to co? Rzucamy czar. Vertimilius! Tak, to jest Vertimilius, czyli po prostu czar, który... Impressive. 5 points to Gryffindor. Który jest odpowiednikiem Lumos w wersji PC i chyba bodajże w wersji PS2. Harry, I've been waiting for ages. Do you remember that Dumbledore said that the upper castle is out of bounds to all students? That must be where the stolen object is. Let's split up and look for a way up there. Good luck, Harry. Z tego, co tutaj nasza oczywiście Hermiona powiedziała, to Dumbledore chce, żebyśmy pojawili się w Upper Castle, ponieważ zwołał tam wszystkich uczniów, ale my tam jeszcze sobie nie pójdziemy, ponieważ na razie nie czujemy takiej potrzeby. I tutaj przyszedłem nie bez powodu, dlatego że w wersji na PS1, w oryginalnej wersji, jak jeszcze kiedyś grałem sobie na oryginalnym nośniku, bo teraz wiadomo, jest to wszystko z PS3 odpalane, to jest zabawny glitch, gdzie ta kłódka dosłownie znika z drzwi w Potion Class, raczej do Potion Class, co powoduje, jakbyśmy mogli tam wrócić z powrotem. I przyznam, że to był jeden też z creepy momentów, gdzie trochę się zesrałem, łagodnie mówiąc, bo jak tata kiedyś grał, to przez chwilę myślałem, że już gra się zepsuła, albo po prostu jakieś tutaj czary mary niewidy i tak dalej. Vertimilius to jest właśnie czar, który jest odpowiednikiem Lumos z wersji PC. Jak widzicie, jest to na tyle taki fajny czar, gdzie niewidzialne platformy stają się widzialne i światło wokół danego obszaru robi się zielone na krótki czas, po czym potem wraca do swojej czerwoności, tak jak w tym przypadku. A teraz czas na challenge bezgłowego Nika, żeby zakończyć jakoś ten odcinek. Hello Harry, I've got a bit of fun for you. Within the time limit, use your knockback jinx to push the cauldrons onto the heated grills. If you get them stuck in a corner, come and see me. Good luck! Więc bezgłowy Nick poprosił nas o pomoc, ponieważ musimy mu przestawić te garnki, które się gotują, bo on nie może sobie z tym poradzić. I w nagrodę oczywiście dostaniemy kartę kolekcjonerską. To jest jeden też z moich ulubionych challenge. Szczerze to nawet go wolę bardziej niż ostatni challenge, który będziemy robili u bezgłowego Nika, ale tym zajmiemy się dopiero w następnym odcinku, ponieważ w następnym odcinku będzie wielki finał challenge bezgłowego Nika. Już w tej grze nie będziemy ich więcej robić, a szkoda, bo naprawdę są bardzo w porządku. W ogóle w Komnacie Tajemnic trochę brakowało tych challenge bezgłowego Nika. Można śmiało powiedzieć, że w Kamieniu Filozoficznym on gra większą rolę niż w Komnacie, bo w Komnacie to bardziej robi za taką, nie wiem, postać na tyle epizodyczną, że praktycznie pojawia się tylko chyba w dwóch, trzech cutscenkach i tyle w sumie z bezgłowego Nika. To jest dosyć przykre. Z tym challenge'em mogę przyznać, że miałem kiedyś mały kłopot, bo nie potrafiłem w timerze się zmieścić. Well done, Harry. You've pushed all the cauldrons into their correct places. Here's a famous witches and wizards card for your efforts. Cassandra Wablanski. Cassandra Wablanski. Okej, to nie zła Cassandra. To w takim razie czas na drugi challenge. Challenge. Jak widzicie, już zacząłem teraz przewijać te dialogi, dlatego że są one bezużyteczne, ponieważ one się tylko powtarzają. I to jest w zasadzie challenge, który powinniśmy zrobić na początku, ponieważ tutaj poziom trudności jest eskalowany od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Bo tam, jak widzicie, mieliśmy więcej garnków i te garnki były trochę cięższe w przeniesieniu. A tutaj są, no, sami widzicie, jak lightowe. Zero challenge'u, dosłownie zero challenge'u.
Well done, Harry. You've pushed all the cauldrons into their correct places. Bowman Wright. Okej. Okay. Spoko, kolejna karta kolekcjonerska. Oczywiście sobie jeszcze w Folio Magii nie wejdziemy, bo dopiero w Folio Magii sobie odwiedzimy w ostatnim odcinku, gdzie będzie podsumowanie już wszystkich kart. A teraz za pomocą tych drzwi dostajemy się do ostatniego challenge'u bezgłowego Nika, jeżeli chodzi o lochy. I wtedy zabieramy się już za końcówkę lochów, bo serio. Odcinki z lochów to będą tylko dwa właśnie, ten i następny. Within the time, if you get them. No, i to jest właśnie ostatni challenge, gdzie mamy tutaj najwięcej tych całych garnków, tych całych kociołków. I one się już jeszcze wolniej w sumie przesuwają, więc. W ogóle fajne jest to, że tutaj wszystko jest z lotu ptaka robione. Bo jeżeli chodzi o challenge bezgłowego Nika, to wszystkie są z lotu ptaka zrobione. Z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej strony troszeczkę brakuje tej, wiecie, kamery 3D, żeby po prostu patrzeć na plecy Harry'ego. Ale też nie ma co ciągle patrzeć, bo w końcu, kurde, przyjdzie taki moment, że on nie umyje tych pleców i będziemy patrzyli na jego, kurde, zaśmierdziałe plecy. Fuj. No ale dobra, to by było na tyle z mojej strony, ja już będę powoli się z wami żegnał. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play i te odcinki. I widzimy się w odcinku kolejnym, gdzie będziemy kończyć lochy i będziemy w sumie zabierali się za Upper Castle. Trzymajcie się. Na razie. Well done, Harry. Godric Gryffindor.